Witajcie, kochani. Zobaczcie, wyszliśmy na spacerek z Wojtusiem. Tak. Nie wiem w sumie, co widzicie, bo jest takie słońce. A chciałam wam pokazać, jakie ładne pisanki mamy tutaj koło Domu Kultury. I jeszcze tu właśnie jest nasze Centrum Kultury. Nie wiem też kompletnie, co widzicie, bo jest straszne słońce. Ale dojdziemy. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Cała polana. Mam nadzieję, że coś widać. Wow! Wojtusiowi się podoba. Dobra, widzę Wojtusia, bo jest jasny. Ale resztę kompletnie nic nie widzę. Zobaczcie, jak to ładnie wszystko wygląda. Taka łąka pisankowa, tak? Tam jest biblioteka. Tam mamy bibliotekę publiczną. A my się wybieramy z Wojtkiem teraz do Rossmana. I może do Lewiatana. Już, kochani, witajcie z tej strony. My już wróciliśmy. Ja sobie zrobiłam kawusię. Idzie mój youtuber numer jeden. Co chcesz powiedzieć tu? Mama! A to jest kiełbasa. Wtedy. Nie może ci kiełbasę mam dać. Tak, już mama pogadała. Mama! Dobra, już powiem. Już pokażesz. Powiedz, byliśmy na zakupach. Tam na naszym nowym pasażu, tak? I zeszliśmy do zakładu mięsnego Dobrosławów. Tak, tam zeszliśmy. I wzięliśmy sobie szyneczkę na maśle. Już ją kiedyś jadłam, jest bardzo fajna, smaczna. 10 plasterków wzięłam. Aś. Przecież muszę wam pokazać. I zapłaciłam za te 10 plasterków 5,61, bo za kilogram kosztowała 30 zł i 30 groszy. Więc mamy taką szyneczkę, tak? Kupiliśmy. I wzięliśmy kiełbaskę. Kiełbaskę schabową. Za kilogram kosztowała 23,20. Powiem wam, że jak weszłam, to taki pach miało wszystko, że nie mogłam się zdecydować, co bym wzięła. Poszłam w sumie z myślą o kupieniu jakiejś mielonki śniadaniowa tam była, ale nie ten, ale już się skończyła i więc wzięliśmy taką. Tak. Podobno mało tłuszczu ma ta kiełbaska. Dziaba? Gryzie. Nie widzicie tego. Ugryz. Tak, z woreczka ugryz. Ale pyszna, miam, miam. Tylko nie wypluj jej teraz. A Monio? Monia zgubiłeś. Monia zgubiłeś. Poszedł. No dobra. Pachnie ładnie. Ja przy was nie będę jadła już. Rozłączę się i dziabnę, tak? A nie, jednak wracasz. No tak. Nosę. Matka nagra. Powiedz mam, jak kiełbaska. Taka dobra. Tak, dziabnąłeś taką kiełbaskę. Miam, miam, miam. Jakbym zapomniała, że dziecko wyszło i było głodne. Tak. Rossmanie, nie pokazuj, bo to tak nieładnie. Nie, 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 nie pokazujemy. Bo mama opuści cię. No, no, no. Do pokoju. Masz, Monia? Idź pać. Pa, pa. Tak, bo w Rossmanie też już musa zjadł. Moim drugim... zaraz pokażę wam, co jeszcze ciekawego kupiłam, ale chcę się pożalić. Wchodząc do klatki, pociągnęłam.
Widzicie? Pękło mi. Powinno wyglądać, zaraz wam pokażę. A, bo tutaj nie ma. Czekajcie. A nie, bo źle patrzę. Jest. Powinno wyglądać tak. A wygląda tak. Złamałam moją piękną torebkę Michela Korsa. Złamałam. Teraz nie wiem, bo nie po drodze mi jest kaletnik, co ja teraz zrobię z tym. Zobaczę, czy jakieś inne rączki mam, bo wydaje mi się, że jedną czarną. Będziesz mi teraz jadł kiełbasę? Dziaba dać jeszcze? Mam matkę jakiego... Chyba musi być naprawdę pyszna. Tak, i popsułam sobie torebkę i drugą torebkę również z Wojtkiem. Zawsze z Wojtkiem psuję torebki. Chyba bojasa tam ta czarna jest. Również mam popsute... jak to się nazywa? Mam to na końcu? Nie. Języka. No to... Kurczę. Jak to się nazywa? Ten pasek długi, tak? Pasek długi. A. Też popsułam. Też popsułam. Też się urwało i nie mam jak jej nosić. Bo ona to już w ogóle całkiem tam jej tam podpadało, więc to już kaletnik jest na bank do odwiedzenia. Dobra, biorę za siatki, pokażę wam, co ciekawego kupiłam. Piję kawę. I nie wiem, może Wojtka uda mi się położyć spać. I może poprasuję. Szatnę się na żelazko. A znowu. Na szczęście dzisiaj ostatni dzień szkoły. A wieczorem będę biszkopt piekła. Po moich długich przemyśleniach, ale sałatki jeszcze nie wymyśliłam, nie martwcie się, jarzynowej nie robimy, bo stwierdziliśmy, że nie mamy ochoty na jarzynową, bo jest zawsze jarzynowa, więc chcemy coś takiego innego. Więc coś innego mam nadzieję, że wymyślę. I co? I tak. I ciasto będę robiła górę lodową. Górę lodową będę robiła. Więc dzisiaj piekę biszkopt i zobaczę, w jakim stopniu mi urósł. Bo on jest ciemny, z kakaokiem. Kakao. Ma tendencję, że on mi nie rośnie, tylko jest takim cienkim plackiem, a ja go muszę podzielić na dwa. Więc zdarza się, że... tak, zdarza się. Dwa razy go piekłam. I po prostu wyjdzie chyba tak, że ja będę piekła dwa placki i będę je przekładać kremem budyniowym, do tego jeszcze mleko w proszku. I to był pewien szał na Facebooku przez pewien czas. Wszyscy robili górę lodową, więc tak. I na pewno będę miała górę lodową i teraz się waham, czy zrobić mazurka. Aczkolwiek nie wiem, czy będę miała miejsce w lodówce. Czy zrobić... Bo ja mam małą lodówkę. Stwierdziłam ostatnio, że mam małą lodówkę. I przy trzech chłopach... Znowu zmieniam temat. Przy trzech chłopach ta lodówka jest za mała. Bo ja kupuję za dużo jedzenia. Bo oni za dużo jedzą. Bo oni lubią dobrze zjeść. I ja potrzebuję dużą lodówkę. I powiedziałam do męża, że na nowym mieszkaniu, jak będzie tylko możliwość, to ja bym bardzo, bardzo chciała dużą lodówkę. Dużą lodówkę. Tak. Dokładnie. Dużą lodówkę. Taką. Podobała mi się ta z otwieranymi drzwiami, takimi podwójnymi. I ona jest wtedy większa. Więc zobaczymy, co wyjdzie. I wracając właśnie, że mam ochotę zrobić mazurka. W tamtym roku też robiłam, ale Krystian nie smakował mu, bo miał dżem.
I się waham po prostu, czy nie zrobić jakiś taki mazurek, ale taki typowo na słodki z czekoladą, ewentualnie czekolada, kajmak, może masa budyniowa na to i masa budyniowa, przypuśćmy, i czekolada, no coś w ten deseń bym poszła, ale nie szukałam żadnych przepisów. I jako będę urobiła jeszcze schab gotowany na wędlinkę, szynkę gotowaną na wędlinkę, to co już kiedyś robiłam, jest to na YouTubie. Jak nie, to łatwiej przejść na playlistę i tam jest cooking vlog i tam są gotowane rzeczy. To bym zrobiła. Za czym tu przyszłaś? Kiełbasy białą upiekę. A po co ci ta chochla? Ja się pytam. Poleciał z chochlą. Kiedyś się zdziwię, jak wejdę do pokoju. Więc tak, białą kiełbasę będę piekła. Do tego kupiłam boczek jakiś w Lidlu. Więc liczę, że go będę mogła pokroić na plasterki i będzie fajny w smaku. Do tego będą jajka z pieczarkami. Jajka w majonezie. Sałatki jeszcze nie wymyśliłam, ale to myślę, że pójdę coś w stylu klasyka. Że może być szynka, seler ten ze słoika, jajka, kukurydza, szynka, ogórek, tylko nie wiem, czy kiszony konserwowe. Zazwyczaj daję to, co mam pod ręką. Jak mam konserwowy, to konserwowy, jak mam kiszony, to dam kiszony. Mi nie robi kompletnie bez różnicy. I majonez. Lub pójdę w stylu z tortellini, czyli tortellini, szyneczka, ser żółty w kosteczkę i również tam jest chyba rzodkiewka, chyba ogórek i coś jeszcze. Może kukurydza. Coś takiego, ewentualnie też z majonezem. Więc zobaczymy. Na pewno będę wyjmowała ćwikłę, szan, ogórki kiszone, bo ja mam w poniedziałek gości. I na obiad podam karczek pieczony, ziemniaczki i surówkę. Surówkę nie wiem jeszcze jaką zrobić. Może kolesła, ale muszę kupić na pewno parę składników brakujących. I przede wszystkim kapustę do tej sałatki kolesła, więc napoje mamy, kawa, herbata jest. I właśnie, zaczęłam mówić o tym cieście, teraz sobie tak przypomniałam, że mam małą lodówkę. Będę trochę skakała, sorry, skakała z miejsca, skakała z tematu na temat, właśnie. Bo dąży tak, że mam ochotę zrobić mazurkę, ale nie mam miejsca bardzo w lodówce. Bo to mięso dzisiaj zacznę już marynować i potem będę musiała je chować do lodówki, więc to jest to, że już dwa garki będę miała zajęte i zostaję też z ograniczoną ilością garków. I jak nie zrobię mazurka, to zastanawiałam się, czy nie zrobić babki wielkanocnej, ale w innej wersji. Bo ja nie mam tej blachy na babkę wielkanocną już. Były w Biedronce fajne, silikonowe, ale nawet nie przeszła mi przez myśl to, żeby ją wziąć. Nie wiem, czy jakbym poszła, czy jeszcze by były. I kwestia też, ile one by kosztowały, czy jakoś tam tanio, czy drogo są. Bo tam inne mi się bardziej podobały i tak. I na końcu w sumie nic nie wzięłam. Więc jako, że nie mam tej blachy, to stwierdziłam, że do koszyczka zawsze daję jakąś babkę czy coś. Kup czego. Zawsze kupuję jakąś taką babkę do... Boże. Do koszyczka na święcenie, tak?
i stwierdziłam, że wezmę upiekę babki, ale w tych papierowych muffinkach, tych dużych takich, co nie wkłada się je do blachy, tylko takie sztywne te z Pepco świąteczne. I po prostu w tym zrobię. Potem je ozdobię lukrem. Mam jeszcze barwnik czerwony i zielony, więc tu bym mogła zrobić lukier. I po prostu pościągać te papierki. Tak, tak. To jest mój pomysł. I to jest taka rzecz właśnie, że te babki, te muffinki nie będę musiała trzymać w lodówce. Będzie mi łatwiej. Dobra, tyle chciałam powiedzieć. Napiję się kawy, chowam wędlinkę, ewentualnie spróbuję kiełbaskę, to Wam zaraz powiem, jak smakuje, bo Wojtek, widzę, dosiadł się, równo zjadł kawał spory. Dobra, już Wam pokazuję, co kupiłam ciekawego w Rossmanie. Pierwszą rzeczą wzięłam chyba na wyprzedaży, zaraz Wam powiem. Nie. Tak, z 13,29 na 7,49 szczoteczka do zębów. To już wziąłam mężowi świeżą, bo my z Krystianem używamy elektryczne. Również wziąłam pastę do zębów taką Oral-B, coś po polsku. Redukuje podrażnienie dziąseł, pomaga naprawić szkliwo, technologia potwierdzona klinicznie, bo gdzieś moje zęby się zrobiły wrażliwe na pastę. Nie wiem, o co chodzi kompletnie. Dostałam od dentysty pastę i mam wrażenie, że jak myję tą pastą, to w trakcie jedzenia wszystkie zęby mnie bolą. A zwłaszcza mnie boli ta strona, że po prostu tak mnie boli, że nie mogę wytrzymać. I tak po 15 minutach przechodzi ten ból. Więc teraz wzięłam taką pastę. Ciekawe, czy ma ten stojaczek, bo u mnie musi być duża nakrętka, żeby sobie tak stała. I ona była również tańsza. O matko, gdzie to jest? Jest. Z 20 zł na 13,50, więc no dużo za taką małą pastę. Wojtek, mógłbyś się oddalić od tych drzwi z moimi kluczami? Dawaj to, dawaj to! Jedna duża kaszka też była na promocji z kartą Rosnet, tak? Dobrze mówię. Kosztowała, muszę policzyć, 11,50 minus 2 zł, 9,50 kosztowała. Takie mokre chusteczki, nie wiem, czy używacie do wycierania, zwłaszcza wujetki. No i też dla Wojtka. Dwie rzeczy, jakie sobie wzięłam. Co? Zaraz pukałaś. Nie pukałam. Wróć, on ma lekcję. Skarpetki bezuciskowe, takie cieńsze już, do cieńszych butów, tak? Ja nie lubię, ja w sumie w większości chodzę w takich skarpetkach. Nie lubię takich, oduczyłam się chodzenia w innych skarpetkach. Więc takie mam jedne, one były też na promocji. 7,99. I tutaj mam drugie skarpetki, również brązowe, jakieś beżowe. Też były, nie były na promocji. Zapłaciłam za nie 8,99, ale tu są już dwie pary. Na targu kupiłam.
Korzeń chrzanu. Poprosiłam o jakiś mały kawałek, ponieważ ja tego nie używam. To będzie leżało, leżało, aż zdechnie. I tak nie chrzan. Ej! Nie pukaj do niego! To on! Bo ja jak coś chcę od Krystiana, to pukam w ścianę i Krystian wyłazi, a ten się nauczył i teraz mu chodzi i puka, a ten co chwilę będzie tak wyłaził i się pytał, co chciałaś, co chciałaś. Ten chrzan kupiłam od jakiegoś dziadka takiego, wiecie, takiego biednego, który siedział sobie tam z boku na targu i miał troszkę jajeczek, miał, no ale jajeczko ja! Drogie, złoty 20 za jajko, więc... wytłoczka 12 zł, więc trochę chyba poleciał po bandzie, tak delikatnie mówiąc. Nawet jakiś pan stanął się stwierdził, że kryzys jest, a on takie ceny daje. No, że dziadek też powiedział, że kryzys ma i też musi z czegoś żyć. No ja rozumiem, ale nie wiem, czy byłabym skłonna kupić takie drogie jajka. Nie wiem, nie wiem. 70 groszy widziałem na targu, 80 groszy. Chyba za dużą tą cenę dała. Ja nie wiem, czy mu zejdą te jajka. Na razie się. Na razie się wstrzymałam z tymi jajkami. Po prostu ja nie mogę. Ten Wojtek tu tak krzyczy, że głuchy by usłyszał. No tak, to jest ta historia z moim malutkim kawałkiem chrzanu. Dobra. Jeszcze został nam lewiatan. Byliśmy z Wojtkiem w lewiatanie, więc wzięliśmy dwa razy jajka. Ryki, Elka. Po co ci ta szczoteczka, taty? Że widzę, że ty zajumałeś. Dwa razy jajeczka wzięłam. No jednak... Kurczę, chociaż nie pamiętam, ile one kosztują. Nie wiem, 5-6 zł. No jednak jest ta tańsza różnica. Ja wiem, że to jest duże gospodarstwo, no ale jakby dziadek może dał może złotówkę, no to może bym wzięła. No ale złoty 20 za jajko, no. Wzięłam tą paprykę słodką, dawno jej nie jedliśmy i widziałam, że cena już poszła w górę. Nie wiem, gdzie konkretnie rachunek mam. Jest rachunek. Bo wydaje mi się, że... Dobra. Nie siadaj mi! Nie, to są jajka. Ogólnie mi chodzi, że wcześniej kosztowało 5 zł za to opakowanie, zostaw, a teraz 8,50, więc poszło w górę. Cebuli wzięłam dużo, ponieważ potrzebne mi są łuski na barwienie jajek. Co ja przypomniałam, że nic nie posiadam. Za to w lewiatanie była fajna cena ogórków. 5 z hakiem. Więc z 6 ogóreczków wzięłam gruntowych. I ostatnią rzeczą, jaką wzięłam, to już mielonka tyrolska. 16,99 było za kilogram. Ładnie pachnie. Tyle naszych zakupów. Na razie się rozłączam, bo tu Wojtek za dużo mi Saigon robi. Coś mi krzywo stoicie. Żeby mi mój stojaczek z Lidla się upsuje. Kurczę.
kurczę, no dobra. Zapomniałam powiedzieć, że w Lidlu jest teraz, jak tam zrobi się zakupy chyba za 20 zł, to można wziąć, wygrać coś. Wygrałam szafirowy pilniczek. Nie zawiera niklu. No tak słabo. Ucieszałem się bardziej z czegoś. Albo chociaż z tych papierowych pilniczków, a nie taki. Bo to jest taki zwykły metalowy, więc... A drugi, moja wygrana, to było 3 punkty. Więc też słabo. No ale dobra. Żegnam się z Wami. Odpaliłam już Netflixa. Teraz oglądam Georgina, Georgina. Czy Virginia, Georgina? Kurczę, nie pamiętam. Ale myślę, że wiecie bardzo dobrze, o czym ja mówię. Ja nie mam pamięci do takich tytułów. Więc, ale oczywiście jak zwykle fajne seriale, są jednosezonowe, więc kawę dopijam, odpalam żelazko, oglądam Netflixa. Pralkę odpaliłam, żeby było już pranie pościeli, bo to długo się pierze. Ładna u nas pogoda, więc mam nadzieję, że szybko wyschnie mi na balkonie. I do zobaczenia na następnym filmie. Buziaczki, pa!